Witam serdecznie na czwartym odcinku naszego cyklu spotkań z fajnymi, ciekawymi ludźmi pod nazwą Merito for Future. Nazwaliśmy ten cykl spotkań właśnie w ten sposób, Merito for Future, Merito dla przyszłości, dlatego że chcemy podczas naszych spotkań porozmawiać o tym, jak widzimy naszą przyszłość, tę bliską i tę daleką, z perspektywy różnych osób. Różnych osób, które reprezentują różne środowiska, mają różny punkt widzenia, zajmują się różnymi rzeczami. Nie ograniczamy się, jak Państwo zdążycie zauważyć, do ekspertów, którzy jakby z natury rzeczy znają temat, bo zajmują się nim zawodowo, ale sięgamy też po osoby, czy zaprosiliśmy też osoby, które zajmują się opowiadaniem o przyszłości w bardzo różny sposób. Mieliśmy tutaj przyrodników, mieliśmy filmowców. Mamy dzisiaj publicystę, pisarza, podróżnika, człowieka niezwykłego, Szymona Opryszka, który jest naszym dzisiejszym bohaterem. Człowiek, który, człowiek wielu talentów, który objawia się pewnie w największym stopniu poprzez pisanie. Szymona poznałem rok temu podczas festiwalu Catch for Climate, który również nasza uczelnia współorganizuje. Wtedy zachwycił nas, nie tylko nas, swoją książką Woda, historia pewnego porwania, która opowiada o... Tutaj odkładam to na część naszego spotkania. To jest historia, która wbrew podtytułowi historia pewnego porwania, która rzeczywiście opowiada o pewnym porwaniu, opowiada generalnie o wodzie na całym świecie. Uznaliśmy, że temat wody jest na tyle ważnym tematem, że warto do niego sięgnąć podczas specjalnego spotkania, jakie mamy dzisiaj. Spotkania, w którym chcemy powiedzieć sobie o tym, jak bardzo my tej wody nie widzimy. Bo to jest tak, my wodę doceniamy teoretycznie, ale też okazuje się, że my tej wody nie widzimy albo ją widzimy czasami w krzywych zwierciadłach. Zresztą książka Szymona, jedna z tych książek w sposób znakomity to o tym opowiada. Ale nie tylko o książce, czy nie chcemy ograniczyć tej rozmowy tylko do tej książki, chociaż pewnie z natury rzeczy ta tematyka będzie najczęściej przywoływana, ale chcemy Państwa też zaprosić do takiej refleksji o tym, żeby porozmawiać o tym, jak historia wody, czy postrzeganie wody wygląda w różnych miejscach na świecie. Ono wygląda bardzo różnie. Będziemy mówili o wodzie sprywatyzowanej, będziemy mówili o wodzie bronionej, będziemy mówili o wodzie odzyskiwanej. Nazwaliśmy to spotkanie kryzys wody kryzysem cywilizacji, dlatego że śmiem twierdzić, że faktycznie jeżeli nam wody zabraknie na świecie w poszczególnych miejscach, to może dochodzić do bardzo wielu nieciekawych wydarzeń. Zresztą na miastkę tych wielu konfliktów już w pewnych miejscach na świecie, również niestety w Europie mamy. Dzisiaj więc oddajemy głos Szymonowi Opryszkowi w błyskotliwym prowadzeniu Tomasza Szwarca, człowieka, który prowadzi Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty, który zna temat pisarzy, podróżników, filmowców, jak mało kto w Polsce. Bardzo się cieszę, że przyjął również nasze zaproszenie do prowadzenia. A ja może trochę korzystając z tej sławy się też dzisiaj usiądę po stronie prowadzącego, współprowadzącego i też tam spróbuję trochę pogwiazdorzyć w naszym imieniu. Tradycyjnie oczywiście po naszej rozmowie z głównym bohaterem będziemy chcieli porozmawiać w naszym gronie, tutaj tak się znajdujemy. Szanowni Państwo, Szymon Opryszek i Tomasz Szwarc. Witamy serdecznie. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Ja zwykłem prowadzić innego typu spotkania. Jednym z problemów komunikacji dotyczącej ekologii i rozmów jest problem języka eksperckiego. I on jest często trudny do przeskoczenia, w szczególności jeśli chcemy docierać nie tylko do ekspertów, znawców tematu, ale do szerszego grona. Ale ja się w tym bardzo dobrze odnalazłem, bo pomyślałem, że to jest klucz, że ty, Krzysztofie, szukasz kogoś do poprowadzenia tego spotkania, kto mówi zupełnie normalnym językiem ulicy, nie eksperckim. I bardzo tym samym dziękuję ci za ułatwienie takiej roli. Natomiast też pomyślałem, że będąc takim zacnym gronie właśnie na uczelni, założę sobie marynarkę, ale muszę Państwu powiedzieć, że uświadomiłem sobie bardzo szybko, że przecież to zupełnie nie jest mój styl i wyciągnąłem z szafy taką, którą mam sprzed co najmniej 15 lat, najprawdopodobniej kupioną w Lumpeksie. No i pomyślałem, że to będzie wstyd i trochę takie faux pas, a później sobie pomyślałem, kurczę, tak naprawdę dzisiaj to jest taki chyba fajny nurt,
Bardzo proekologiczny. Ja jakoś miałem w sercu to 20 lat temu, a nie widziałem, że to później będzie modne. Natomiast proszę mi wybaczyć za ten przykurzony strój, ale tutaj panowie protestowali, bo oni zupełnie się nie przygotowali wizualnie do tego spotkania, więc ja tutaj, jeśli państwo pozwolą, obniżę trochę loty i bardzo niekulturalnie teraz ściągnę tę marynarkę. Bardzo dziękuję za zrozumienie naszych próśb. Zresztą koszula też jest taka po tacie, ale to wszystko jest wyreżyserowane. W związku z tym ja państwu pokazuję, że chciałbym puścić oko, nie żebyśmy się tutaj śmiali, bo temat jest trudny i poważny. Natomiast Krzysztofie, jeśli poprosiłeś mnie, żebym ja poprowadził to spotkanie, to ja trochę wywracam twoją formułę, bo ja na tego typu spotkaniach autorskich, które głównie realizuję w małych miasteczkach, bo tam głównie nasze stowarzyszenie działa, wolę zupełnie inny typ spotkania i chciałem państwu zaproponować. Ja mam przygotowane 41 pytań do Szymona. Ale nie chciałbym oddać państwu głos po godzinie, tylko może próbować się z państwem umówić i namówić do spotkania państwa z Szymonem Opryszkiem. A my będziemy takimi, Krzysztofie, moderatorami. Może zaczęliśmy, Szymonie, od tej trudności narracyjnej, którą opisujesz na 99 stronie twojej książki. No więc jest... chciałem się zapytać, jakie są twoje doświadczenia, może zaczniemy tak bardzo łagodnie, na tego typu spotkaniach autorskich, bo jeździsz po właśnie dużych miastach w Polsce, jak i tych zupełnie malutkich. Sam mam takie doświadczenie, że bardzo często po takich twoich opowieściach, bo to są trochę inna formuła, bardziej pokazu podróżniczego, jest taka długa cisza po zakończeniu tego spotkania. A co się później dzieje? Jak ludzie sobie trochę wezmą drugi oddech? Uważam, że mamy takie języki, jeśli mówimy o kryzysie klimatycznym, czy w ogóle kryzysie przyszłości, to mamy język ekspertów, który nie trafia do ludzi. Mamy język aktywistów szeroko pojętych, który też nie trafia do ludzi. I dla mnie od początku takim założeniem, jak pisałem książkę i tak jak staram się pisać reportaże moje, dostępne głównie na OKO.press, staram się pisać dla normalnego człowieka. I wydaje mi się, że te języki się już w przypadku na przykład języka ekologii zupełnie nie sprawdziły. Bo przez lata eksperci opowiadali nam o kryzysie klimatycznym, szeroko pojętym, w sposób bardzo, bardzo technologiczny. Ten język nie trafia do przeciętnego odbiorcy. Z kolei aktywiści używają języka raportów, czyli dużo statystyk, dużo krwawych obrazów, mocnego języka i ta wizja przyszłości, która ma nas wszystkich zniszczyć. Właściwie cała planeta powinna z dnia na dzień zniknąć. No i jakby zdając sobie z tego sprawę i też w trakcie mojego doświadczenia w szkole ekopoetyki, którą założył Filip Springer z Julią Fiodorczuk, szukaliśmy takiego języka, nowego języka opowieści o kryzysie klimatycznym. I ja sobie w pewnym momencie zdałem z tego sprawę, że muszę znaleźć własny język tej opowieści. I z racji moich zainteresowań zawodowych zająłem się jakby relacjami ludów rdzennych z szeroko pojętą naturą. To była taka pierwsza jakby narracja, ale oczywiście to też jest głównie język skierowany dla pasjonatów, więc musiałem znaleźć formułę i narrację, która by w jakiś sposób przybliżyła ten temat kryzysu wodnego mieszkańcom Polski, bo jednak po polsku piszę. I uznałem, że kluczowa będzie narracja, żeby przyciągnąć też czytelników, którzy są denialistami klimatycznymi lub też odbiorcami, którzy nie za bardzo chcą się czuć winni, bo to poczucie winy w tematach kryzysu klimatycznego cały czas jest obecne i jakby nie chcemy już się czuć więcej winni na wielu poziomach. I w sposób bardzo przebiegły, tak mi się wydawało, uznałem, że napiszę reporterski kryminał i ta forma kryminału tego języka miała być takim haczykiem dla czytelnika, żeby opowiedzieć mu o głębszych problemach. Nie wiem, czy się udało. Czy przeczytałeś więcej niż 99 stron? Na 113 stronie to właśnie odnośnie tego eksperckiego języka, ale troszeczkę odchodząc od tematu książki w ten sposób, że
robiąc reportaże na rzecz OKO.press, jak wspomniałeś. Byłeś również jednym z konsultantów przy tworzeniu scenariusza filmu Zielona granica w reżyserii Agnieszki Holland, ponieważ byłeś na granicy jako undercover, tak? Byłeś tam reporterem. I chciałem się zapytać, jeżeli oni dostrzegli, Agnieszka Holland i cały jej team, twój potencjał, wiedzę i poprosili cię o taką konsultację, to czy po wydaniu tej książki na polskim rynku ktoś, kto bardziej tutaj patrzy ze strony rządowej, zechciałby pochylić się razem z tobą nad tymi zagadnieniami. Może właśnie również w ten sposób, jaką narrację prowadzić, jak docierać do szerokiego społeczeństwa, bo tutaj tak naprawdę trochę wchodzimy już w ten teren pod tytułem edukacja ekologiczna społeczeństwa. Zdarzyło się to w ogóle? Nie zdarzyło się, ale rozwinę tą myśl. Tomek gra bardzo grubo, ponieważ rzeczywiście zająłem się tematem granicy polsko-białoruskiej w 2021 roku. Opowiadam na spotkaniach autorskich, ale zawsze w 50 minucie, bo w wielu miastach w Polsce ludzie, słysząc kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej, wychodzą po prostu ze spotkania. I to się zdarzyło we Wrocławiu, zdaje się, że w Poznaniu kiedyś też, w Krakowie, w Warszawie. Jest to temat, który bardzo polaryzuje społeczeństwo i cały czas jest takie niezrozumienie. A dlaczego w ogóle w kontekście wody o tym rozmawiamy? Ja właśnie na początku tego kryzysu ruszyłem szlakiem migracyjnym z Bliskiego Wschodu przez Białoruś. Na Białorusi pracowałem w październiku ówczesnego roku, czyli wtedy, kiedy ten kryzys nabierał jakby na znaczeniu, został zauważony w światowych mediach i rzeczywiście byłem jedynym polskim dziennikarzem, w ogóle jedynym dziennikarzem zagranicznym, który pracował wtedy na Białorusi. Udało mi się tam wjechać, bo udawałem ornitologa i pracowałem w Puszczy Białowieskiej, mieszkając w willi należącej do administracji Łukaszenki, i woziłem wodę, chleb i rozmawiałem z ludźmi, z migrantami. I to trwało tam kilka tygodni na Białorusi, później pracowałem po polskiej stronie. W tym czasie bardzo dużo Kurdów, irackich Kurdów i Irakijczyków spotkałem, którzy często mi mówili, że jadą z powodu braku wody. I to mi się wydawało dosyć podejrzane, bo to jest taka prosta narracja, żeby po prostu się dostać do Europy, no to wiadomo, bieda, konflikty, przemoc, no i właśnie problemy jakby na przykład gospodarcze czy też żywieniowe. No ale jakoś po kilku takich spotkaniach, po kilku takich krótkich spotkaniach, bo te spotkania w lesie i te wywiady to prowadziłem w ciągu 10-15 minut, żeby później uciekać przed pogranicznikami białoruskimi, ale pozostawałem w kontakcie z tymi ludźmi. Część z nich przejechała, część trafiła do ośrodka w Bruzgach po białoruskiej stronie, do takiego obozu, jakby powiedzieć, dla migrantów, który Unia wymusiła na administrację Łukaszenki. Oni tam sobie siedzieli przez kilka miesięcy, ostatecznie zostali deportowani głównie do Kurdystanu. I w lutym tuż przed wybuchem wojny, tak, luty 2022 ruszyłem do irackiego Kurdystanu, żeby zbadać ten temat wody i żeby porozmawiać z tymi ludźmi. No i rzeczywiście okazało się, że właśnie rok wcześniej Turcja i Iran, które kontrolują 70% zasobów wodnych w Iraku, zatrzymały wodę w tamach, co doprowadziło do kryzysu najpierw rolniczego, żywieniowego, migracji na poziomie lokalnym, to znaczy ze wsi do miast, no i w konsekwencji też do późniejszych wyjazdów w kierunku Europy czy w Stanów Zjednoczonych. I jakby badaliśmy to z aktywistami takimi wodnymi, głównie z Nabilem Musą, takim wybitnym ekspertem od wody irackim, w jaki sposób tego typu pojmowanie wody jako narzędzia do kreowania konfliktów wpływa na rozwój migracji. I równolegle pracowałem sobie oczywiście nad książką o wodzie i od początku chciałem opowiedzieć o migrantach klimatycznych, których w 2050 roku ma być 216 milionów tylko i wyłącznie migrantów klimatycznych. I chciałem opowiedzieć historię o Bangladeszu, no bo ona wydawała mi się taka najbardziej związana z wodą, no ale trafiła mi się perełka w postaci Irakijczyków i rzeczywiście no, zrobiło to na mnie wrażenie
jak później jeszcze rozmawiałem na przykład z dyplomatami wodnymi, w jaki sposób woda dzisiaj jest traktowana jako zarówno broń w konfliktach, ale też narzędzie do kreowania konfliktów, czy też kryzysów. Do takich przykładów na świecie mamy bardzo dużo, bo to nie tylko Turcja, która oczywiście poprzez taki wielki nacjonalistyczny plan budowy zapór wpływa na społeczność kurdyjską, no ale to też Pakistan, Indie, Etiopia i Egipt i wiele innych przykładów z całego świata mógłbym podać. Więc to tak dało mi, całe doświadczenie dało mi zupełnie inny obraz wody, nie tylko jako zasobu, ale też właśnie jako takiej broni. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie. Bardzo się rozlałeś w tej wypowiedzi. Tak, a jakie było pytanie? Przypomnij. Czy rząd zwrócił uwagę? Właśnie, a rząd się nie zwrócił, odpowiedziałem o tym. Nigdy się nie zwrócił. A to nie było też tak, że ja konsultowałem jakoś bardzo, że konsultowałem scenariusz tylko i wyłącznie z panią Agnieszką. I to było super doświadczenie, natomiast wiadomo, że filmowe narracje mają trochę inny język opowieści, więc ja na przykład dużą uwagę zwracam na detale i fakty. W języku filmowym to musi być obraz, prawda? Więc w kilku rzeczach się tam nie zgadzaliśmy, natomiast uważam, że film jako taki bardzo dobrze pokazuje to, co się działo i dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Ale nigdy rząd, ani poprzedni, ani obecny i sądzę, że też przyszły, nie zwraca się do dziennikarzy z jakimikolwiek prośbami, czy nawet nie wiem, chęcią współpracy. To jest zawsze, jednak jesteśmy po dwóch stronach barykady. Mogę pytanie? Tak, ja mam takie pytanie kontynuujące do tego poprzedniego, jak mówiłeś o tym, o powiązaniu kryzysu migracyjnego z kryzysem klimatycznym. Książka jest pewnym tworem zamkniętym. Opisuje pewien stan do momentu napisania i wydania. Czy to jakby dwa pytania w jednym. Czy obserwujesz historie, które rozpocząłeś w swojej książce nadal, jak one dzisiaj wyglądają, jeżeli chodzi o kryzys wodny? A druga rzecz jest taka, czy w tej opowieści o wodzie, to może być uzupełnienie tego pierwszego pytania, czy w tej opowieści o wodzie pojawiły się, tutaj obserwowane po książce, pojawiły się takie motywy, których albo nie było wtedy, kiedy ją pisałeś, albo za mało zostały z różnych względów wtedy podniesione. Czy takie refleksje po wydaniu tej książki do dzisiaj masz? Znaczy, ja uważam, że książki nie nadążają za, w ogóle media nie nadążają za kryzysem klimatycznym. Ja pracowałem nad tą książką przez 5 lat i te wszystkie statystyki, które sobie wypisałem na początku pracy, po 2 latach, jak sprawdzałem, były już nieaktualne. Rekordy ciepła, rekordy topnienia pokrywy lodowej na Antarktydzie, no wszystko, co właściwie się wydarzyło, no to tak ten świat przyspieszył, że książka, czy też nawet reportaże prasowe nie są w stanie za tym nadążyć. I obserwuję bardzo dużo różnych nowych zjawisk związanych na przykład z kryzysem w ogóle migracyjnym i kryzysem wodnym. I dla mnie, ostatnio pracowałem w Meksyku i w ogóle w Ameryce Centralnej, no eksodus migrantów, który chciałem opisywać z Ameryki Centralnej w kierunku Stanów, dzisiaj jest już, można powiedzieć, nieaktualne. Dzisiaj główna fala migracji idzie z Afryki i z Chin i z Azji Centralnej. O tym się w ogóle nie mówi w mediach takich mainstreamowych, że ta ekskluzywna migracja, która się rozwinęła bardzo po pandemii, a zwłaszcza w ostatnich 2 latach, no dzisiaj jest głównym problemem, można powiedzieć, bo kartele narkotykowe, które zaangażowały się w human trafficking, no po prostu zarabiają ogromne pieniądze na nowych klientach, bogatszych klientach, nie wiem, z Tadżykistanu, Gruzji. Opisywałem dla pisma migrantów gruzińskich, którzy na podstawie polskich wiz pracowniczych są szmuglowani przez kartele do USA, I mają już w ogóle wszystkie dokumenty włącznie z wnioskami o azyl polityczny w Stanach. Nie? Tego nie było 2 lata temu, a 4 lata temu w ogóle się o tym nie mówiło. I tak samo jest z kryzysem wodnym. Są nowe jakieś tematy, których, nie wiem, na przykład Sonia Ramos, moja bohaterka, to taka 70-letnia Chilijka, która 10 lat temu przeszła Atakamę, żeby walczyć o wodę. No dzisiaj ma zupełnie inne problemy, jesteśmy w kontakcie i dzisiaj głównym jej jakby zajęciem jest walka z wielkimi korporacjami litowymi. Kiedyś
to był jeden z elementów, niewielki, a dzisiaj poświęca im całą uwagę, no bo ten lit stał się w ostatnich latach bardzo ważnym surowcem i dziś stała się taką aktywistką antylitową, a my z kolei mamy tą narrację o tym, że baterie nas uratują, nie? Że fotowoltaika to jest rozwiązanie naszych problemów. A na przykład teraz robię taką historię z Mazur Garbatych, gdzie powstają wielkie farmy fotowoltaiczne, które jeszcze tam 5 lat temu wstecz, jak zaczynałem pracę nad książką, to się mówiło o tym, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie. A dzisiaj widzimy, jak na przykład w Polsce wpływają na krajobraz, że to zupełnie prawo nie nadąża, narracje medialne nie nadążają za tym, więc ten świat tak przyspieszył, że ja sam za nim nie nadążam. Wędrujemy w tej naszej opowieści po całym świecie i dojechaliśmy w tym momencie do Ameryki Południowej, do Chile. Świadomie wyciągam ten wątek, on się może pojawi, ale świadomie wyciągam wątek, którym też zapowiedziałem na początku, mówiąc o prywatyzowaniu wody. Jest w swojej książce fascynująca historia o tym, z jakiego rodzaju niebezpieczeństwami mamy do czynienia w momencie, kiedy dochodzi do tak zwanej prywatyzacji wody. Powiedz proszę parę słów o tym. Chile to jest taki kraj, który jako jedyny w 100% sprywatyzował wodę i to jest relikt czasów Pinocheta jeszcze, więc woda zarówno ta gotowa do spożycia przez mieszkańców, czyli wodociągowa można powiedzieć, jest sprywatyzowana i właściwie należy do trzech wielkich spółek amerykańsko-chilijskiej, francuskiej i bodajże włoskiej. Chilijczycy, którzy nie mają dostępu do wody, muszą płacić za wodę z cystern, która jest o wiele droższa niż ta kontrolowana przez wielkie korporacje. W Chile można sobie, w związku z tym są licytacje praw wodnych, można sobie iść na taką licytację, zazwyczaj tam się zjawiają panowie w garniturach z wielkich korporacji i zwykle przedstawiciele społeczności lokalnych. Te aukcje tam się rozgrywają kilka razy w miesiącu w różnych częściach Chile. No i chciałem uczestniczyć w takiej aukcji, ale się nie udało, bo wybuchła pandemia. Ale okazało się, że w Chile też można sobie kupić prawa do wody przez 3 platformy takie sprzedażowe. To znaczy, że się 2 miliony dolarów i można sobie kupić. I ja akurat świadomie wybrałem konkretną rzekę, która wysycha w okolicy mojej głównej bohaterki, czyli wspomnianej pani Soni, bo tam ta miejscowi mieszkańcy po prostu nie mają dostępu do wody w związku z tym, że duże korporacje miedziowe i litowe jakby wykupiły od pojedynczych rolników wszystkie te jakby prawa do wody. No i ich też nie stać na to, żeby sobie tą wodę ściągać z okolicznych miast, więc to jest taki konflikt i też wykluczenie pewnego rodzaju. No ale żeby tą wodę kupić, stworzyłem taki biznesplan greenwashingowy, przedstawiłem się jako asystent rosyjskiego oligarchy, napisałem biznesplan na farmę eukaliptusową, no bo tam pandemia, trzeba będzie więcej papieru i w ogóle jest potrzebne do pakowania przesyłek. No i udawałem przez kilka miesięcy tego Rosjanina, można powiedzieć, czy asystenta Rosjanina i negocjowałem z tymi sprzedawcami i to było niezwykłe doświadczenie, no bo właściwie bardzo szybko doszliśmy do tego, że no, jakoś to się sprzeda tam mieszkańcom lokalnym i że to po prostu macie kasę, no to wy wygrywacie ten przetarg. No i zabrakło mi 2 milionów dolarów, a miałbym dzisiaj prawa do rzeki, prawa do zużycia określonej tam, już nie pamiętam ile, ilości wody z rzeki Loa, która funkcjonuje na mapach jako rzeka, która wyschła. Więc Chile dla mnie było takim pretekstem do opowieści o tym, co stanie się, gdy woda będzie traktowana tylko i wyłącznie jako towar. Bo swego czasu były prezes Nestle zasłynął tym, że powiedział, że woda powinna być towarem. To znaczy, że w kapitalistycznym świecie powinna po prostu być, kto ma więcej pieniędzy, ten wygrywa i ten ma wodę. Co prowadzi do takich dystopijnych obrazów jak nie wiem, w Mad Maxie albo coś w tym stylu. No i dzisiaj przykład Chile pokazuje, że mieszkańcy się przeciwko temu buntują. Od lat tej konstytucji nie udało się zmienić, która by zmieniła to prawo. No i prowadzi to po prostu do zupełnego wykluczenia tych najbiedniejszych warstw, zwłaszcza w prowincjach, w których brakuje wody. Jest kilka takich prowincji właśnie na północy, gdzie jest pustynia Atacama, ale też w prowincjach, w których na przykład były wielkie
plantacje awokado. Prowincja Petrolka jest takim przykładem, że nadmierne zużycie wody właśnie potrzebnej do produkcji awokado doprowadziło do tego, że tej wody zabrakło dla mieszkańców. Jest nawet taki świetny film na Netflixie o aktywistach, którzy walczyli o tą wodę. No i tutaj pytanie, czy woda powinna być powszechnym prawem człowieka, czy nie? ONZ uznał wodę za takie prawo w 2010 roku, co pokazuje, jak bardzo długo woda była takim tematem drugoplanowym albo nawet dziesięcioplanowym, jeśli tak mogę powiedzieć. No bo w ogóle tego nie rozważaliśmy na poziomach prawnych, na poziomach właśnie praw człowieka. No a dzisiaj przykład wielu krajów, wielu społeczności pokazuje, że wielkie korporacje zawładnęły tym światem. I moją książkę kończę takim tematem zawłaszczania land grabbing, zawłaszczania terenów przez wielkie korporacje. Już dzisiaj wielkie korporacje typu Nestle na przykład i inne, głównie z branży spożywczej, wykupują połacie ziemi w Afryce Zachodniej albo w Ameryce Południowej, głównie w okolicach Paragwaju, gdzie te zasoby wodne są na wysokim poziomie i jest pewne, że tam za 50 lat ta woda wciąż będzie. I wykupują nieużytki rolne, nie po to, żeby tam produkować żywność na przykład, tylko po to, żeby za 50 lat mieć dostęp do wody. I jest taki duży raport, który to pokazuje, i to jest uderzające, że ta przyszłość jawi się w takich barwach, że właśnie wielkie międzynarodowe korporacje będą dysponowały zasobami, które pewnie powinny być uznane za prawo mieszkańców w tych krajów. Znaczy, prawo do dysponowania tą wodą powinniśmy mieć wszyscy, a nie prywatne firmy. O, Urugwaj to jest ewenement w ogóle na wielu poziomach, ale w tamtym roku w Urugwaju doszło do wielkiego kryzysu wodnego. Głównie przez, jest kilka czynników. Przeciekająca infrastruktura wodna, czyli Urugwaj przez 50 lat nie zrobił nic, bez względu, że to był rząd prawicowy, lewicowy, nie zrobiono nic z infrastrukturą. Po prostu Urugwaj, który ma dosyć, można powiedzieć, dobre zasoby, bo sama nazwa kraju wskazuje, że leży nad rzeką, ale no właśnie ta infrastruktura, po drugie, taki trend, który jest obecny też w Paragwaju, w północnej Argentynie i południowej Brazylii, czyli od sprzedawania lub dzierżawy ziemi pod wielkie uprawy soi. To jest po prostu hit w tamtej części świata. Soja nazywana jest zielonym złotem. No i jest odsprzedawana do Chin głównie jako pasza dla zwierząt, ale potrzebują takie uprawy dużej ilości wody oczywiście. Przy okazji tu się pojawia temat pestycydów i skażenia tej wody, więc w tamtym roku Urugwaj przeżywał kryzys wodny bardzo wzmożony. W Montevideo brakowało wody do tego stopnia, że rząd zmienił w ogóle te poziomy zasolenia wody i po prostu woda, która leciała z kranu, była tak słona, że Urugwajczycy, którzy słyną z tego, że uwielbiają matę, porównywali ją do matę. Nie? Więc ten kryzys udało się trochę rozwiązać, spadł deszcz przede wszystkim i jakby no, obecnie sytuacja jest dobra, nie? Ale trzeba powiedzieć też, że Urugwaj jest malutkim krajem, nastawionym bardzo na produkcję przede wszystkim wołowiny i teraz soi, więc tej wody bardzo dużo też potrzebuje do produkcji. Nie? I te kryzysy będą narastać w przypadku właściwie wszystkich tych krajów, można powiedzieć, w regionie, bo też Brazylia już cierpi na niedobory i takie duże miasta typu metropolie, takie jak São Paulo, też już mają jakby... Mówi się o tym, że nadejdzie dzień zero w São Paulo, nie? W Montevideo ten dzień zero ogłoszono, w Buenos Aires nawet, czy w Rosario w Argentynie. Też są problemy z dostępem do wody, z zasobami, nie? Więc to dla mnie Ameryka Łacińska jest o tyle ciekawa, że to wszystko się tam kumuluje, wszystkie te procesy, które następują w świecie, kumulują się jak w soczewce, są bardziej intensywne, mocniejsze i dlatego też sobie wybrałem taki region do pracy. I tak, no nie wiem, czy coś więcej mogę dodać o Urugwaju, poza tym, że to jest strasznie nudny kraj, ale zarazem bardzo ciekawy społecznie. I dlatego poświęciliśmy mu z moją żoną, a wtedy partnerką, książkę.
Wychodzi troszkę na to, że nie wiem, rząd potrafi przespać tak wiele tematów, prawo nie nadąża za zmieniającą się rzeczywistością. Korporacje radzą sobie z tym dużo lepiej, potrafią patrzeć perspektywicznie. Oczywiście nie działa to dobrze na rzecz lokalnych społeczności, bo one często przegrywają, w zasadzie chyba zawsze. Zastanawiam się, jakie jest twoje zdanie, czy taki ruch pod tytułem nadawanie osobowości prawnej, nie wiem, rzekom, akwenom wodnych, byłoby pewnym rozwiązaniem albo przynajmniej zatrzymaniem procesu tak szybkiego postępu, jeśli chodzi o korporacje, postępu w kładzeniu łapy, mówiąc kolokwialnie, na tym, co jest cenne, bo tutaj możemy się troszkę też rozlać. To są nie tylko kładzenie łapy na tym, gdzie są zasoby wodne, ale tak jak mówiłeś o tych litowych i dużo, dużo, dużo szerzej, bo przecież Chińczycy to już tam chyba całą Afrykę mają przefiltrowaną i też bardzo często inwestują tam, gdzie wiedzą, że w dłuższej perspektywie będą mogli sobie wydobywać te minerały rzadkie. No, chyba dzisiaj jest dobry dzień, żeby opowiadać o tym, jak korporacje zyskują wpływy. Widzieliśmy zdjęcia Trumpa i Muska, więc nie bez przyczyny oni się pojawiają w tej otoczce medialnej związanej z wyborami, a tak naprawdę chodzi o kontrolę narracji, kontrolę zasobów, kontrolę społeczeństwa i polaryzowanie społeczeństwa. Zresztą obydwaj panowie bardzo dobrze im to wychodzi. A jeśli chodzi o nadawanie osobowości prawnej, to jest taki konstrukt, o którym się mówi w ogóle w świecie naukowym właściwie od lat 60., żeby nadawać lasom, rzekom, jeziorom osobowość prawną, to znaczy, żeby na przykład rzeka miała swoich przedstawicieli prawnych, opiekunów, którzy będą jej bronili właśnie przed zakusami korporacji. I takie eksperymenty już przeprowadzono i to się udało w Kolumbii, w Nowej Zelandii, w Ekwadorze, w Kanadzie, w Indiach. Tyle, że to zawsze było związane z ludami rdzennymi, które na danych terenach funkcjonowały przez lata i też lokalne prawo jakoś dawało im możliwość opieki nad tą rzeką. Ja pracowałem w Ekwadorze przy takiej jednej historii, gdzie Ekwador jest takim ciekawym krajem, który już w 2008 roku nadał jakby konstytucyjne prawo naturze do obrony. Natura jest tam wpisana jako jedna z najwyższych wartości dla Ekwadoru, ale to oczywiście też jest druga strona. To było za czasów prezydenta, który wydzierżawił i odsprzedał najwięcej terenów wielkim korporacjom paliwowym, a natura znalazła się w konstytucji, bo chciał przyciągnąć do siebie i głosy ludności rdzennej. I tam akurat nie działa to najlepiej. Ale pierwszy przykład tego, że udało się wykorzystać konstytucję do obrony małej rzeczki, no to właśnie pochodzi z Ekwadoru i zrobiła to emerytka z USA, która zamieszkała i wykorzystała prawo do obrony rzeczki, która płynęła koło jej farmy. Ale jest taka rzeka Wanangui, pewnie to źle wymawiam, nigdy tego się nie nauczyłem, w Nowej Zelandii płynie i ona ma własnych obrońców i to jest najlepiej udokumentowany przykład tego, jak osobowość prawna zmienia zarówno społeczeństwo, postrzeganie natury, postrzeganie rzeki, jakie daje prawa mieszkańcom, jakie daje prawa rzece. I rzeczywiście Nowa Zelandia pokazała, że można, że to może zadziałać. Ale tu znów mówimy o tym systemie prawnym, który w jakiś sposób to umożliwiał z racji takich historycznych naleciałości. W Europie na przykład nie widzę takiej możliwości. U nas w Polsce jest ruch, który chce nadać osobowość prawną Odrze. No ale w obecnych warunkach, nawet obecnych warunkach politycznych jest to zupełnie niemożliwe i nie wydaje się, żeby kiedykolwiek było możliwe i myślę, że w Europie nie doczekamy się czegoś takiego. Ale jak dla mnie jest to wciąż taki eksperyment prawny, czy też prawno-społeczny, żeby trochę zmienić postrzeganie szeroko pojętej natury. Ale nie widzę przyszłości przed tym. W twojej książce i podczas tej rozmowy wybrzmiewa taki obraz. Mamy do czynienia z chciwymi korporacjami, z rządami, które udają, że słabo ich to interesuje,
I trzecim problemem pod tytułem nieświadomość ludzka, nieświadomość, nie wiem, nie chcę nazwać tego słabą świadomością ekologiczną, ale generalnie jakby słaba świadomość społeczna. Co jest groźniejsze dla powstrzymania takiego kryzysu wodnego, tak patrząc globalnie na świecie? Groźniejsze w jakim sensie? No groźniejsze, co które z tych elementów? Które z tych elementów jakby najbardziej docelowo zaważy na tym, że będziemy mieli problemy z wodą tu czy znaczy, problemy z wodą już mamy. Pytanie, jak będziemy kształtować polityki. Dla mnie zawsze takim ciekawym przykładem jest przykład Walii, która od kilku, już chyba od 9 lat tam funkcjonuje pojęcie takie, w ogóle funkcja eksperta do spraw przyszłych pokoleń, który pracuje z rządem i jakby sprawdza każdą ustawę każdego ministerstwa pod kątem przyszłych pokoleń. I na przykład Ministerstwo Infrastruktury chce sobie wybudować wielką autostradę gdzieś tam, to tak ustawa jest konsultowana z paniami, bo do tej pory taką funkcję pełniły panie, pod kątem właśnie tego, jak wpłynie na przyszłe pokolenia. Czyli jeżeli będzie wyciąć tam 10 hektarów lasu, a to może odebrać przyszłym pokoleniom w skali tam 100 lat czy 50, nie wiem, prawo do życia blisko natury na przykład. Nie? I każda, bez względu, czy to jest ustawa dotycząca, nie wiem, rolnictwa, infrastruktury, czy nie wiem, jakiejś polityk rodzinnych, wszystko się konsultuje w takiej skali 100 lat do przodu. I to działa. W sensie bardzo dużo projektów, które były takie, no nie wiadomo, czy mogły, pewnie fajnie jakby powstała droga, ale ostatecznie tam zrezygnowano z kilku takich nitek, które były planowane. I to pokazuje, że można planować politykę nie w takim cyklu wyborczym, ale do tego trzeba dojrzałej demokracji, a mam wrażenie, że generalnie demokracje obecnie i to nie tylko w Polsce, ale i Europie, ale na całym świecie, no jakby są w odwrocie. I nikt nie myśli w innym niż 4-letnim cyklu, więc ta perspektywa długoletnia w polityce to byłoby takie utopijne dla mnie, ale idealne rozwiązanie. A drugie to jest kształtowanie edukacji wśród młodych pokoleń, bo to jest kluczowe. Jak się spojrzy na edukację w polskiej szkole, no to nie jestem też optymistą. Ale zawsze podaję taki, zawsze mnie proszą na spotkaniach autorskich ludzie, żebym podał coś pozytywnego i opowiadam wtedy, bo jestem z Krakowa, miasta smogu, chociaż udało się trochę zmniejszyć ten smog. Opowiadam o tym, że u mojego synka w przedszkolu kiedyś tam malowali domki. Dawniej to pamiętam z przedszkola swojego, jak się malowało domek, to zawsze był komin i dym wylatywał, a teraz tych kominów już nie ma. A przede wszystkim dymu, więc wydaje mi się, że te najmłodsze pokolenia trzeba jakoś uczulać na to, kształtować to pokolenie najmłodszych i wiem, że przyjdzie im żyć w świecie, w którym będzie wysuszony do cna właściwie i będziemy walczyli o te zasoby, bo taka jest kolej rzeczy, ale myślę, że ta świadomość wśród nich będzie mogła jakoś zatrzymać te zmiany, mam taką nadzieję. No właśnie, mnie też przypomniał się taki przykład, bo skoro rządy przegrywają z korporacjami, to może korporacja zawalczy z korporacją. Jest film, który, przepraszam, nie mogę sobie przypomnieć tytułu, ale opowiada historię współzałożycieli takiej outdoorowej firmy, się nazywa Patagonia. I oni po wielu latach prowadzenia swojego biznesu chyba nawet założyli fundację, która to skupuje olbrzymie terytoria. W Chile właśnie. W Chile, trochę Ameryka Południowa, po to, żeby właśnie przywracać jej naturze, albo jeśli nie przywracać, to żeby, że to jest nasze, tam żadne ruchy wbrew środowiskowe nie mają prawa bytu. No i kiedyś po tym filmie z takim kolegą rozmawiałem, że tak, może właśnie, mówiąc językiem prostym, to właśnie społeczeństwo, zrzućmy się, kupmy to, co można i tak dalej, ale wyszło nam trochę na to, że przecież każde społeczeństwo to jest trochę taka organizacja pozarządowa, która raz na parę lat, na cztery najczęściej wybiera swoich przedstawicieli, no i my mamy już taki system, tylko no właśnie, często to po wyborach się kończy, mamy co mamy, natomiast jeśli chodzi o tę edukację, no to mnie też wydaje się, że to jest tyle, co możemy tutaj na tym nierządowym, niskim poziomie zrobić. Czy masz jeszcze jakieś inne pomysły, tutaj nawiązując do tych takich podpowiedzi, otwierania nam przestrzeni
co moglibyśmy jako zwykli obywatele robić. Nie mówię o tym, żeby chodzić z parcianymi torbami na zakupy i tych biedrze pomidorów do siateczki nie kłaść, ale no, te dwa poziomy wyżej. Dla mnie kluczowe są dwie narracje, bo wielkie korporacje chcą nam wmówić, że to my, nasze wybory są kluczowe i właściwie to my powinniśmy dbać o naturę szeroko pojętą, prawda? I jest to narracja, że no, jeśli wy nie będziecie używali tych słomek, no to uratujemy świat. Ja się z tą narracją nie zgadzam i uważam, że to jest zrzucenie w ogóle winy i odpowiedzialności na ludzi. I oczywiście ma to, z punktu widzenia korporacji ma to sens, ale z drugiej strony uważam, że nasze wybory też mają ogromny sens. I zawsze daję taki przykład, że foliowych torebek, z których się śmiejesz, ale średnio Polak żyje 78 lat. Jakbyś każdego dnia ze swojego życia zrezygnował z foliówki, to tam wychodzi chyba 28 tysięcy. To już robi wrażenie. W skali miliardów nasze wybory mają duży sens. Ale nie dajmy sobie też wmówić, że to tylko my jako obywatele, czy tam w ogóle konsumenci jesteśmy odpowiedzialni, bo my zużywamy 6% zasobów wodnych do naszego życia, a za 70% wody używanej odpowiada rolnictwo i w ogóle przemysł spożywczy. Więc no jakby trzeba zmienić funkcjonowanie przede wszystkim korporacji, choćby w tym zakresie, czy przemysłu, który tam zużywa średnio 13% wody. Jeśli to połączymy z wyborami konsumentów, to oczywiście super, ale nie, to nie w naszych rękach wyłącznie tkwi ta odpowiedzialność, a taka narracja w mainstreamie funkcjonuje, że słomka uratuje świat. Owszem, uratuje, ale nie tylko ona. To wielkie korporacje powinny coś zmienić w sobie. I tu wychodzę na jakiegoś takiego właśnie antykorporacyjnego jakiegoś człowieka. Ludka. Można je zabrać na Pojezierze Gnieźnieńskie, gdzie wysychają jeziora, a można pokazać na przykład przeciekającą infrastrukturę wodną w skali kraju. Też tracimy właściwie, jesteśmy bardzo wysoko w Europie i właściwie fundusze unijne bardzo nam pomogły, ale tracimy co 15% wody, która już jest przygotowana, ona nam umyka, nie? To jest dużo, tak? Tak. U mnie na południu jest jakaś wielka mania teraz budowania studni głębinowych. Wszyscy teraz stawiają na studnie, bo po prostu tej wody nie ma. W Beskidzie Żywieckim, gdzie spędzam wakacje zazwyczaj, to właściwie już co drugi sąsiad ma taką studnię głębinową. Nie? I tych przykładów z Polski można by mnożyć. To nie jest tak widoczne jak w Ameryce Centralnej czy w Afryce Subsaharyjskiej, no ale sam fakt, że mamy już w kraju migrantów, można powiedzieć, klimatycznych, pewnie nie wszystkich, bo większość to zarobkowi, ale zdarzają się też tacy, to pokazuje, że jakby to wszystko w mikroskali na razie, na szczęście, ale dociera już do Polski. I nie wiem, te kolejne rekordy upałów, no to, które właściwie co miesiąc jest taki już w tych mediach mainstreamowych, jest link do tekstu, kolejny rekord ciepła, nie? I to się dzieje, tylko my cały czas myślimy o katastrofie klimatycznej jako o czymś, co nadejdzie. Natomiast ta przyszłość już jest i musimy to zrozumieć. No ja też chciałem się podzielić. Ostatnio takie zdanie usłyszałem, wydawało mi się głupkowate, ale później za chwilę przerażające. Zgadzacie się Państwo, że to było bardzo gorące lato? I to było najzimniejsze lato, jakie nas jeszcze czeka. I aż mi teraz ciarki idą po ciele. Tę indianerkę troszkę, by Pan sobie życzył. A proszę bardzo. Dobrze. Szymonie, o tych tubylczych narodach. Mhm. Dlatego, że w Twojej książce, na stronie 18, doczytałem, wspominasz, że oni mają zaskakująco zbieżne ich podejście do tego, czym jest natura, woda, ale też bardzo szeroko poruszymy ten temat, jest bardzo zbieżne z tym, co mówi dzisiaj świat nauki. Natomiast świat nauki niekoniecznie traktuje ich poważnie i oni musieli zupełnie, naukowcy, dojść do tego,
innymi metodami. I właśnie, może troszkę opowiedz o tym styku tych dwóch światów i tej wizji, które są zbieżne, chociaż teoretycznie jakaś tam ludowszczyzna. A może spróbujemy też, nawiązując do tego pani pytania, przenieść to na nasz polski grunt. To zacznę od ludów rdzennych, bo rzeczywiście... do Słowian to Jacek Kerczewski bardziej, nie? Ale ludy rdzenne rzeczywiście mnie w jakiś sposób zainspirowały i ten język, ich języki, bez względu czy mówimy o ludach, nie wiem, z Nowej Zelandii, czy z afrykańskich, czy właśnie z Ameryki Łacińskiej, które jakby były mi najbliższe, ta relacja z naturą jest równorzędna. To w naszym języku kapitalistycznym i takim europocentrycznym, czy w ogóle zachodnim, zupełnie się oddzieliliśmy od natury. To znaczy ona jest traktowana jako bank, który jakby udziela nam kredytu i możemy czerpać z tego banku i właściwie wydaje się, że nigdy nie musimy tego spłacać. Natomiast oni traktują naturę w sposób bardzo równorzędny. Sami czują się częścią natury. I to było niesamowite, gdy rozmawiałem o tym temacie z takim, chyba on jest z plemienia Apaczów, prawda? Etiokasin? Etiokasin tak. Ghost Horse. Świetny radiowiec, aktywista i też nauczyciel ekologów. I on na każdych... Jakby pyta ludzi, którzy walczą o przyszłość świata i w ogóle o naturę, na pierwszych zajęciach zawsze robi taki test. Opowiedzcie mi, co wy robicie w ogóle, dlaczego natura jest dla was ważna. A później czyta te ich wypowiedzi i skreśla to wszystkie ja, mnie, ja. I pokazuje im w ten sposób, że cały czas oddzielają się już na poziomie języka, bo traktują się wyżej niż szeroko pojętą właśnie naturę. I rozmowa z nim bardzo, bardzo mi otworzyła oczy. Pamiętam takie zdanie, które chyba na pewno jest w książce, ale długo nad nim kminiłem, bo powiedział mi, żebym w ogóle przestał myśleć o sobie jak o sobie myślę, żebym myślał o rzeczywistości jako o czasowniku. W sensie, że wszyscy jesteśmy czasownikami, jesteśmy w ciągłym ruchu, ciągle się zmieniamy. Nie jesteśmy istotami, które żyją jakby w takim stanie zamrożenia, tylko jednak cała rzeczywistość to ciągła zmiana. Jeśli się tak spojrzy na naturę i w ogóle na relacje międzyludzkie i na wszystko, no to wnioski nasuwają się zupełnie inne i jakby też te relacje kształtują się zupełnie inaczej. Ale takich przykładów miałem, mam w książce więcej. Z Chile, z Meksyku, a w Meksyku, gdzie jest osadzona cała narracja książki, w pewnym momencie wymyśliłem sobie taki eksperyment bardziej językowy i też narracyjny. Chciałem się spotkać bardzo z panem, który współpracował z taką dwójką naukowców meksykańskich, którzy zajmują się przenoszeniem jodeł religijnych wyżej, bo te jodły w stanie Michoacán, gdzie właśnie, który opisuje przez pryzmat mojego głównego bohatera, usychają z racji braku wody i ciągle rosnących temperatur. No i to jest taki eksperyment, żeby przenosić te drzewa wyżej i wyżej, ale żeby to robić, potrzebowali jakiegoś lokalsa, który będzie im tam pomagał. I już nie pamiętam, jak się nazywał ten pan, ale pojechaliśmy do niego, bo reklamowali mi, że on jest taki świetny specjalista i w ogóle, że on rozmawia z jodłami i jak nikt nie zna się na tego typu gatunkach i w ogóle na lokalnej florze i faunie. Ale pan niestety umarł dwa dni przed naszym przyjazdem, więc przyjechaliśmy na stypę i poprosiłem tą dwójkę naukowców, żeby w takim razie zaczęli mi opowiadać o naturze, tak jak im ten Don Miguel, chyba jak dobrze pamiętam, opowiadał, żeby tym samym językiem, to znaczy, że jodły płaczą, jodły się modlą albo rozmawiamy z jodłami, żeby pokazali mi to, jak on się zwracał i opowiadał o tej naturze. Oni byli bardzo przeciwni, ale jak więcej czasu spędziliśmy, to się nagle okazało, że mają bardzo podobne wnioski na temat kryzysu wodnego, w ogóle katastrofy klimatycznej i podobne jakby, tylko nazywane zupełnie inaczej, nie? I to mi pokazało, i dzisiaj też tak trochę jest i są badania na ten temat, że ten język
technologiczno-naukowy jest bardzo zbliżony do tego, co właściwie, znaczy wnioski płyną podobne, co musimy zrobić. Tak jak mówią ludy rdzenne zazwyczaj, przedstawiciele ludów rdzennych, bo to też nie jest tak, że wszyscy przedstawiciele ludów rdzennych są tacy bardzo ekologiczni, ale ci zaangażowani, owszem, ale to się wciąż nie dzieje. Nie wiem, dlaczego tak jest, że wciąż jedna strona dominuje nad tą drugą i wywyższa się. Być może znacie odpowiedź. Zwątpiłem, sprawdziłem. Tiocasin Gotthard jest Lakotą z rezerwatu Cheyenne River, bardziej na północ. A to taka mała dygresja. Jeszcze może pociągnę ten wątek tak zwanych ludów tobylczych w kontekście Polski. No, ludów tobylczych w Polsce pewnie poza neosłowienistami nie znajdziemy. Może Kaszubi, może Ślązacy. Ale pytanie też do ciebie, może też do państwa. Czy przyglądaliście się polskiej wiedzy ludowej, że tak to ujmę, wiedzy obrzędowości ludowej? To jest właśnie coś, co jest takim pierwiastkiem tubylczym w Polsce, czyli cała ta obrzędowość związana z przesileniem wiosennym, letnim, jesiennym, zimowym, wszystkie te dożynki, wszystkie święta, które, jakieś tam zielone świątki, które są osadzone w naturze, czy są wyrazem hołdu i podziękowania dla natury, to jest właśnie coś, co moglibyśmy nazwać ludami, mądrością ludów tubylczych w Polsce, przy całej świadomości lekkiego przegięcia. Ale czy przyglądałeś się temu właśnie w Polsce, czy może państwo się temu przyglądaliście i jak to wygląda z tej perspektywy obserwatora tej wiedzy, która nie jest wiedzą naukową, ale szuka tej wiedzy ludowej, mądrości ludowej? No ja się do niego nie przyglądałem, przyznam, więc nie mam wiele do powiedzenia, ale wydaje mi się, że jakby spojrzeć na te tematy nawet kilka pokoleń wstecz, to taki umiar i szacunek do natury no, gdzieś tam przez dziadków, pradziadków został nam wtłoczony, nie? I że to była zawsze taka podstawa tej relacji z naturą, nie? I tylko tyle mam. Nie wiem, nic więcej. No ja nigdy nie mogłem sobie z taką, przepraszam, tezą czyńcie sobie ziemię poddaną się pogodzić, a zawsze, przyznam się państwu, byłem zafascynowany postacią świętego Franciszka. Może to jest taka narracja romantyczna wizja tego, tej postaci, tego świętego. No ale mam wrażenie, że to czyńcie sobie ziemię poddaną to jest takim bardzo fajnym wytrychem do tego, co się w Polsce dzieje obecnie przez te ostatnie lata i nie tylko. Nie tylko w Polsce. Nie tylko w Polsce, tak, ale jesteśmy na gruncie polskim. Nie wiem, czy ekologia już jest modna, czy ona się była modna, czy w końcu się stanie, bo tak trochę widać, że jest gorzej niż lepiej. To pytanie czy teza? Tak czy nie? To jest pytanie. Jak rozmawiam z wydawcami, to mi mówią, że książki o ekologii się nie sprzedają, więc nie ma co pisać. Tak samo jak książki o migracjach. Więc właściwie nie ma o czym pisać. Nie chodzi o ptaki. No, może ptaki się sprzedają, nie wiem. Ja dużo o tym czytałem i przyznam, ale żebym takie przykłady miał, to zawsze się boję, że to jest pewien rodzaj takiej narracji, którą mówi się białemu gościowi, który o to pyta, nie? I pracowałem kiedyś z ludem Naso w Panamie. To jest taki lud, który walczy bardzo z wielkimi hydroelektrowniami, jakby zagranicznym kapitałem. Tam oni przez kilka lat, właściwie ostatnich do ubiegłego roku, walczyli o jakby prawo do samostanowienia się i też do kontroli tych terenów bioróżnorodnych, na których mieszkają i do ich świętej rzeki. I była królowa kiedyś powiedziała, że ona ma taki rodzaj tęsknoty za tym, co było. Nie nazwała tego właśnie takim naszym, można powiedzieć, językiem, ale chodziło o to, że coś już przeminęło i że to nie wróci. Nie? I była w tym taka nutka melancholii. Nie, szkoła ekopoetyki to w ogóle jest to taki eksperyment, gdzie w grupie bardzo różnych ludzi z różnych światów szukaliśmy właśnie tego języka. Czytaliśmy poezję w Białowieży i rozmawialiśmy o przyszłości świata, o tym jak właśnie opisywać te zjawiska, które do tej pory są opisane przez właśnie język raportów, język liczb albo język właśnie korporacji.
No i tak sobie dyskutowaliśmy przez dobre półtora roku. Niektórzy poszli w aktywizm, tak jak jeden z moich kolegów, który został właśnie rzecznikiem wody, rzecznikiem takiej małej rzeczki w Konstancinie i robi niesamowite rzeczy, Daniel Petryczkiewicz. Inni poszli w pisanie, które chyba niewiele przynosi korzyści. Inni poszli w świat nauki, ale wszyscy gdzieś tam mamy z tyłu, w sensie chyba każdy przyszedł tam z taką myślą, żeby czegoś się nauczyć i znaleźć swoje miejsce tak, w tym upadającym świecie. Ale samo zjawisko jest... Julia Fiedorczyk, polecam jej książki i jej publikacje na ten temat, no bo ona jest taką piewczynią tego terminu i tego pojęcia. Ona sprowadziła, ale mam wrażenie, że dużo wymyśliliśmy, a zarazem nic konkretnego. To jeszcze pociągnę ten wątek, bo z jednej strony użyłeś takiego stwierdzenia, że z pisania książek niewiele wynika, ale z drugiej strony sam przyznajesz między wierszami, że pisanie książek może być inspiracją dla aktywistów, dla ludzi, dla uwrażliwienia. Masz poczucie, że jesteś inspiracją dla kogoś, kto czyta twoje książki, albo w ogóle, czy publicyści pisząc mogą być inspiratorami dla różnego rodzaju aktywności? Macie takie poczucie? Czy ja w ogóle nie aspiruję do takiej półki tych, którzy mieliby mieć wpływ jakiś. Nie jestem i nie będę Rebeką Solnit na przykład. I rozumiem, że ludzie z tej półki tak, ale ja sam opisuję rzeczywistość. Jednak reportaż jest taką formą, która służy bardziej opisaniu rzeczywistości niż nie wiem, kształtowaniu postaw czy wyciąganiu wniosków na temat przyszłości świata, nie? Więc ja bardziej próbuję zrozumieć rzeczy, których nie rozumiem. I tak jak Kryzysu Wodnego, to w ogóle jak zacząłem pisać tą książkę, to w ogóle moje wyobrażenie na temat wody było zupełnie inne i dużo się nauczyłem. Z kolei później właśnie Szlak Migrancki to też wynikał z niezrozumienia i z chęci poznania, bo przecież ja nigdy wcześniej pracowałem z migrantami w Meksyku, ale w kontekście polskim w ogóle nie rozumiałem, co się dzieje na tej granicy. I ruszyłem na ten szlak, żeby właśnie zobaczyć, wyrobić sobie opinię i to opisać. Przez ostatnie pół roku siedziałem w temacie zagrożenia fentanylem w Europie. To jest zupełnie nieznany do tej pory mi świat, który jest też fascynujący, jeśli zobaczyć procesy globalne. Więc ja po prostu jestem w takiej... Nie wiem, czy co, chciałbym, żebym tam w jakiś sposób wpływał na... chciałbym, żeby czytelnik się czegoś dowiedział o świecie. To jest dla mnie najważniejsze. A przy okazji mam frajdę z tego, że ja się dowiaduję. Ale żebym miał nauczać tłumy, to nie, zupełnie nie daje sobie takiego prawa. Bo nie. Moja, Myszaku, refleksja jest taka, że Szymon jest bardziej z naszego pokolenia, a to młodsze pokolenie na pewno będzie, pisząc książki, aspirować do tego, żeby być autorytetami. Jeżeli młodsze pokolenie będzie jeszcze książki pisało, w to wierzę. Przy pomocy sztucznej inteligencji. A w takim razie, Szymonie, bo mogę powiedzieć, że podpisałeś kontrakt na następną książkę, czy mam tego nie mówić? Kontrakt to brzmi dumnie. No wiesz, tak troszkę tu korporacyjnie pofruniemy. Natomiast chciałem się ciebie zapytać w takim razie, bo tematy, których dotykałeś, są różne, różniste. W jaki sposób dobierasz tematy, którymi zajmujesz się, a później powstają albo małe, albo duże formy reporterskie? Ktoś ci je zleca, nie, sam sobie nie. Wymyślasz, wchodzisz w terytoria, w której masz małą wiedzę, a jednocześnie osobiście, tak jak wspomniałeś, bardzo cię to interesuje i okazuje się, że to cię niesie i ta fala pomaga ci. To zawsze jest zaskoczenie, po prostu. Jestem zaskoczony jakimś zjawiskiem, które obserwuję i teraz będę pisał przez najbliższe lata książkę o lekomanii Polaków, ponieważ zdaję sobie sprawę, że dużo siedzę na placach zabaw z moim synkiem i rozmawiam z tymi mamami. Wszystkie one są na jakichś pregabalinkach, na Xanaxach, po prostu wszyscy dookoła biorą. Ja nie mam takiego doświadczenia, ale nagle sobie zdałem sprawę, że właściwie matki kolegów mojego syna, pewnie to jest jakaś bańka, ale tak, no jakoś tam potrzebują różnych substancji,
psychoaktywnych, żeby funkcjonować w tej rzeczywistości. I później, jak zacząłem badać temat, okazuje się, że Polacy są numerem jeden w Europie pod kątem spożycia leków nie na receptę. To mnie doprowadziło do opioidów. Opioidy doprowadziły mnie do fentanylu. O fentanylu było głośno, bo politycy się nim zainteresowali, ale okazuje się, że my jeszcze w Europie i w ogóle w Polsce nie mamy problemu z takim fentanylem produkowanym przez kartele meksykańskie, ale meksykańscy kucharze już są w Polsce i pracują. Ostatnio złapali trójkę na Podlasiu. Ale jak wiem od ludzi z kartelu, jest ich więcej i po prostu ten fentanyl fałszują, dosypują fentanyl i inne substancje do sfałszowanych leków, a z kolei sfałszowane leki są bardzo popularne wśród młodzieży, która używa ich w celach rekreacyjnych. Więc to ten świat, którym ja generalnie wychowałem się na polopirynie i czasem biorę sobie jakiś Gripex, ale to zupełnie jest mi świat obcy, zupełnie nie rozumiem tego zjawiska, więc chcę je zrozumieć i stąd pomysł na coś takiego. Ale masz świadomość, że znowu przeciw korporacjom się ustawisz? Tak, tak. To może to jest taki twój wspólny mianownik? Nie, chyba nie. Żona kazała mi tylko dopisać do umowy, żeby mi zagwarantowali prawnika. Dobrze, chciałem wrócić do twojego doświadczenia z rdzennymi mieszkańcami obu Ameryk. Wspomnieliśmy tutaj o tych właśnie wspólnych mianownikach. Trochę znałeś temat ich światopoglądu i nie tylko podejścia do ekologii, ale tak ogólnie, bo niejednokrotnie tam wędrowaliście razem z twoją żoną, z Mają. Powiedz mi, czy teraz, jak wyjeżdżałeś, realizując materiał, zbierając materiał do tej książki, coś cię zaskoczyło w tym researchu? Ale a propos ludności rdzennej? No, że spotkałeś się, nie wiem, z czym wcześniej się nie spotkałeś, a domyślam się, że tym razem dużo głębiej wchodziłeś w tematy poznawcze. Na pewno jednym z największych zaskoczeń było to, w jaki sposób kryzys klimatyczny można wykorzystać do czerpania korzyści. I tu mam na myśli plemię czy lud Kunajala, który mieszka na takich wyspach San Blas, bardzo popularnych wśród turystów, zwłaszcza turystów, którzy lubią jachty. To są takie wyspy magiczne. Jak ktoś z Państwa widział taki serial Dom z papieru, to tam drugi sezon zaczyna się właśnie, że tam uciekinierzy, ci złodzieje parka ląduje na takich wyspach i w ogóle lazurowe wybrzeże po prostu i dookoła palmy, kokosy i wspaniale. No i tym wyspom grozi jako jednym z pierwszych na świecie zalanie w związku z podnoszącym się poziomem morza, znaczy oceanu i też pierwsze relokacje w tym rejonie świata. To znaczy, że mieszkańcy tych wysp zostaną przeniesieni na stały ląd do Panamy. Ale to, co mnie zdumiało, a przedstawiciele Kunajala słynni są z tego, że są świetnymi biznesmenami. To jest autonomia, która jest niby niezależna od Panamy, ale właściwie wszystko dostaje od rządu panamskiego, włącznie z edukacją, służbą zdrowia, ale zarazem, żeby tam wjechać, trzeba zapłacić $20 i oni bardzo, bardzo biznesowo podchodzą do tego. I tak też podeszli do kryzysu klimatycznego, to znaczy wykorzystali fakt, żeby mieć dwa domy, jeden na lądzie, drugi na wyspach i nawet tego nie ukrywają, to znaczy jeden tam z sekretarzy, taki najbardziej znany, z którym rozmawialiśmy, mówił wprost, że to jest okazja, to okazja się wykorzystuje. A tam na te wyspy przyjeżdżają wszyscy wyspiarze właściwie z całego świata się uczyć, jak można tą całą procedurę relokacyjną przeprowadzić, skąd czerpać fundusze, jak to sprzedawać na świecie. Więc to był taki przykład trochę zaskakujący dla mnie, że ten kryzys klimatyczny też może być w ten sposób wykorzystywany. Zwłaszcza, że każdego z tych, może nie każdego, ale tych najbogatszych przedstawicieli na pewno byłoby stać na przenosiny, bo często mają też mieszkania po prostu w Panama City i jakby ich biznes turystyczny naprawdę dobrze się kręci. A świat oczywiście słyszy w mainstreamowych mediach, że tu są zalewane wyspy i biednym Indianom, że tak powiem, grozi zalanie, nie? Więc to było takie jedno z głównych zaskoczeń, ale tej historii nie ma w książce, bo później okazało się, że były ciekawsze tematy.
No dobrze, ale oni czują jakiś wewnętrzny niespak, jakąś hipokryzję, czy wręcz nie? Bo z tego, co ja na przykład się orientuję, to zawsze te plemiona, mieszkańcy rdzenni, oni byli bardzo pragmatyczni. Jeżeli coś jest, jeżeli jest jakaś sytuacja, narzędzie, cokolwiek, co może nam ułatwić życie, to oni zawsze to wykorzystywali. Ja obserwuję tutaj trochę nasze takie ruchy, że my się dziwimy, że oni tam w Ameryce nie robią tego, co kiedyś robili bardzo tradycyjny sposób, tylko po prostu kupują jakiś tam niedźwiedzi łój do ceremonii na jakimś ebayu czy coś takiego, a my to byśmy chcieli, żeby oni przez 3 dni to wytapiali. Więc to pragmatyczne podejście na bardzo wysokim poziomie. Krótko mówiąc, wracając do mojego pytania, czy mają w sobie takie poczucie trochę jakiejś małej hipokryzji, czy mają to poukładane na tyle w głowie, że im się to wszystko zgadza i że... Pewnie to zależy od każdej osoby, ale wydaje mi się, że ci, z którymi rozmawiałem, po prostu wykorzystywali szansę, no i tyle. I ostatecznie z tej wyspy akurat się przeniosło kilka rodzin, czy kilkanaście nawet w ostatnim roku. No ale pewnie wciąż pracują na tych wyspach i dopóki... Z drugiej strony pytanie, czy możemy to oceniać? Zawsze sobie zadaję takie pytanie. Staram się tego, co ja bym zrobił na ich miejscu. Pewnie też bym korzystał z okazji, gdybym pracował w takiej branży i miał taką okazję. Więc to zupełnie tego nie oceniam, tylko traktuję w kategorii zaskoczenia w trakcie pracy. To a propos zaskoczeń. Przypomniała mi się jedna kwestia z tej książki, że walka o wodę jest w wielu miejscach na świecie walką z maczyzmem i z patriarchatem. Skąd takie, poza tym, że woda jest kobietą, ale to można do takiej retoryki magicznej trochę się odwołać, ale na czym polega ten związek walki o wodę z walką z patriarchatem, maczyzmem? Tak. Cały rozdział poświęciłem patriarchatowi wodnemu i to jest niezwykle zaskakujące zjawisko, no bo jakby zaczęło się od tego, że pojechałem z takim Adrianem, kierowcą cysterny w Mexico City, wozić wodę po najbiedniejszych dzielnicach, żeby pokazać ten rodzaj wykluczenia, że właśnie ci najbiedniejsi mieszkańcy muszą płacić więcej za wodę niż ci, którzy są jakby mają dostęp do sieci wodociągowej, a w Mexico City takich najbiedniejszych dzielnic można by chyba kilkanaście wyliczyć, gdzie ta woda jest wożona przez zarówno miejskie firmy, jak i prywatne, ale zawsze ona jest droższa niż wodociągowa i gorszej jakości oczywiście. No więc chciałem opowiedzieć historię o wykluczeniu. Bardzo długo namawiałem tego Adriana na to, żeby mnie zabrał na taką podróż. To było w ogóle w trakcie pandemii. I jeździliśmy, a on był takim typowym meksykańskim macho, że tam co chwilę mi pokazywał różne kobitki i komentował. No i chciałem zachować jego język opowieści i też zależało mi na tym, żeby pogadać z tymi osobami, które czekały na tą wodę i to zawsze były kobiety. Bez względu, czy jeździliśmy w południe, czy wieczorem, zawsze kobiety czekały albo dziewczynki na wodę. Później zacząłem o tym czytać i okazało się, że rzeczywiście funkcjonuje takie pojęcie patriarchatu wodnego. I nawet jasno to pokazują statystyki. To znaczy w 80% gospodarstw na świecie, które nie mają dostępu do wody, to kobiety są obarczone tym obowiązkiem transportu, zdobycia wody i w ogóle załatwienia jej. W Mexico City czeka się tam kilka dni do kilkunastu dni nawet na wodę. W Afryce subsaharyjskiej kobiety muszą średnio przechodzić 6 kilometrów. Narażone są na gwałty, na choroby kręgosłupa. Dziewczynki nie mogą chodzić do szkoły, bo muszą czekać na tą wodę. Niesamowite jest to, jak jest to rodzaj podwójnego wykluczenia. Nie tylko ze względu na status majątkowy, ale właśnie na płeć. I to był pretekst do rozmów z takimi naukowczyniami, głównie z Sarą Ahmed, która się tym zajmuje zawodowo. Właściwie można powiedzieć, że to funkcjonuje bez względu na szerokość geograficzną. I to też skłoniło mnie później do szukania różnych inicjatyw związanych z kobietami, które chciałem opisać. No bo właściwie jak szukałem takich projektów, które funkcjonują w skali mikro i gdzie udało się w jakiś sposób zdobyć tą wodę, to nagle się okazało, że wszystkie, które znalazłem, ale jakby tendencja była taka, że to jednak kobiety wymyślały takie rzeczy. W książce opisuję
bodajże 2-3 takie projekty, ale taki, w którym się zakochałem, to są poławiaczki mgły z gór Atlas w Maroko, gdzie przy współpracy z taką niemiecką organizacją stworzono wielkie siatki, które pochłaniają chmury, wodę z chmur, z mgły. I ta woda spływa sobie kanalikami do studni wioskowych. Obecnie jest to podłączone do 16 wiosek, a ciągle się rozwija. No i kobiety jakby odpowiadają, znaczy wykonują swoją społeczną rolę, to znaczy zdobywają wodę, nie nosząc kanistrów czy tam wiaderek, ale reperując te siatki. Mężczyźni są zadowoleni, bo woda jest, kobiety pracują, można powiedzieć, i spełniają tą rolę. Wszystko gra. I okazało się, że takie siatki już funkcjonowały w średniowieczu na Wyspach Kanaryjskich i w Peru i w Chile, więc to jest stary pomysł, ale w zupełnie nowym wydaniu, który pokazuje, że jednak można w skali mikro zmieniać ten świat i wykorzystywać narzędzia, które już mieliśmy, albo nowe narzędzia do rozwiązywania pewnych problemów. Drodzy Państwo, to ja Państwu dziękuję za obecność, uwagę i za tę całą masę pytań. Dziękuję, że pomogliście mi przeprowadzić to spotkanie. Mam nadzieję, że Pan Profesor Mączkowski też będzie zadowolony i będziemy mogli Państwa zapraszać w kolejnych tygodniach na kolejne spotkanie z kolejnymi bohaterami i bohaterkami. Natomiast Tobie, Szymonie, dziękuję za całą Twoją pracę, nie tyle przy tej jednej książce, ale reporterską, bo znamy się od lat i teraz publicznie chciałem Ci powiedzieć, że ja wiem, że to nie jest łatwe być freelancerem, brać się za łeb z trudnymi tematami, stawiać się przeciwko korporacjom. Na całe szczęście funkcjonujesz w tak świetnej rodzinie, że razem z Majką tworzycie świetny tandem, a znamy też przykłady, gdzie no niestety życie pokazuje, że to są tak trudne tematy, może nie niszowe, ale żyjemy na szczęście w kraju, w którym w którym mamy olbrzymią dowolność, żeby robić swoje rzeczy, a ty tworząc swoje reportaże podążasz za swoją pasją, którą wiem, że masz mocno zakorzenioną i realizujesz ją od dawna i chciałem Ci siły i wytrwałości. Dziękuję za Twoją postawę i pracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, że Państwo przyszli i wytrzymali. Ja również chciałem podziękować Szymonowi Opryszkowi za to i magiczne, i realistyczne spotkanie, za wszystkie wątki, które został podniesiony. Mam nadzieję, że za tego Pana Profesora mnie z Merito nie wyrzucą, ale to tak na marginesie, pogadamy w kularach. Drodzy Państwo, za nami czwarty odcinek naszego cyklu spotkań Merito for Future. Zapraszam w przyszłym tygodniu wspominany już Marcin Popkiewicz, już mi ze stresu języka odebrała. Kończymy spotkaniem również w błyskotliwym prowadzeniu przez Tomka Szwarca, spotkaniem za dwa tygodnie z Adamem Woronowiczem. Bardzo dziękuję za te... Co? To już będzie stand-up. To może być już stand-up, tak, to może nawet stół będzie niepotrzebny. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowy. Dziękuję Szymonowi za to, że zechciał przyjechać z Krakowa specjalnie na nasze spotkanie. Tomkowi za to, że również zechciał i przyjechać i znakomicie poprowadzić tutaj. Rozwieję Twoje wątpliwości to spotkanie i wspaniałej publiczności dziękuję za to, że stanowicie Państwo o sensie robienia kolejnych odcinków naszego cyklu Merito for Future. Dziękuję bardzo.